Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. No dobra, zaczynamy, nie? Ja tutaj ryzykuję w 100% pomimo kondycji paru osób, że wygramy tytuł mistrzowski, osiągniemy ligę 8 w kieszeni i przejdziemy do 7, a 7 liga pewnie już będzie sporo wymagająca, skoro już 8 liga jest tak ciężka. Nie mówię, że jest banalna, ale jest ciężka, jak dla mnie. No proszę, trzeba się wziąć do roboty. O, koszuleczki z Chelsea. Nie ogarniał tematu. Też ma Huntelara, też ma Bundesligę. Kurde. Czyli tu jest szansa, że mogę przegrać ten mecz, bo jeszcze ma Javiera Hernandeza, Karim Bellarabi, Simon Sam. Prosto z komentatorskiego stanowiska witają Państwa Jacek Laskowski. Centrum uwagi, no, u mnie Gareth Bale, a u niego Huntelar, chociaż u mnie też powinien mieć Huntelar. Ustawienie drużyny. Nie wiem, czy ja sobie z nim poradzę. Do Diego Castro. Jest zawodnik na czystej pozycji. No, będzie gol. I Huntelar. I pięknie, już jest 1-0. W piątej minucie. Czy ten... Nie, to jednak Zurutuza. Ewał z tym! To i tak miał być zmasakrowany atak. Pięknie. O to mi chodziło. Pierwszy na dobry początek teraz zdobyty. Trzeba uważać. Dobra, Zurutuza. I Huntelar, jedziesz, jedziesz, Huntelar, jedziesz. Świetna pozycja. Huntelar. I 2-0, no przepraszam, tu nie ma co gadać z panem Klasjanem Huntelarem, który ma klasę. Cały czas ma klasę w sobie. Cały czas strzela. No, proszę państwa. Czy on mógł po prostu tak się wyglebić? No jakby się wyglebił, to by i tak byłby rzut karny, no i tak by strzelił. No ale... Spójrzmy. Nie, no to jest pogrom na razie. No, będzie pogrom, jak znowu strzela. No i Huntelar po snajpersku wiedział, co zrobić. I strzelamy bramkę na 2-0. No i koleś jest pograny. Wynik. No czujny też muszę być, przepraszam. Aj, zepchnął mi. No strzela! O kurde! Co mi wpakował? Nie dobrze, nie dobrze. To teraz on rozegrał akcję i to taką, która mnie zabolała. Zabolało. Bo ta bramka była niemożliwa do obrony. No i teraz muszę uważać, bo jest 2-1. I tutaj już nie ma żartów. Nadal nikt nie może być spokojny. Dobra. I co ja zrobiłem w ogóle? I będziemy mieli. Chyba to celowo zrobiłem. Albo niecelowo, ale jednak coś mi nie poszło, tak jakbym chciał. Teraz pewnie będzie grał na inną akcję. Zurutuza. Zurutuza. Uderzenie. Strzał. I rzut rożny przynajmniej będzie. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? No jakoś trzeba. Gareth Bale, dobrze do środku. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Vincent Imbora. Wymieniam piłkę między sobą. Zurutuza. Dobrze, Zurutuza zalicza drugą bramkę. Niesamowite. Co tu robi Francuz? Co tutaj dużo mówić, udowodnili swoją wyższość nad rywalem. Chyba nikt nie jest już w stanie pozbawić ich tytułu. O nie, 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 nie. Po prostu se przeszedłem. Pięknie. Jest zniszczony. No, trochę niedokładne. Sędzia kończy pierwszą połowę. Kurde, ale ładnie, 3-1 żeśmy pocisnęli. Huntelar na brameczka. Zurutuza dwie. Jestem zdziwiony w ogóle, jak to w ogóle też możliwe, że tak się skończyło. Dobra, trzeba zmienić formację na ofensywną. Trzeba go już pocisnąć do końca. Nie ma tutaj opcji, żeby była litość. Zurutuza Ibora schodzi. Puszczamy Calhanoglu. No Janka Bolasiego też bym chętnie wpuścił. Dobra, no i chyba reszta jeszcze może grać. Tak, może jeszcze grać. Zostawiamy. Trener zdecydował się na wymianę. Vicente Ibora schodzi, a wpuszczamy Hakana Calhanoglu. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Calhanoglu, Hernandez. Calhanoglu, a właściwie Huntelar. Calhanoglu. Bale. Kurde, teraz musisz nam pomóc. Albo i nie, albo to nie pomoże. Huntelar.
Rutu za Huntelaar. Boże mój bohater, Huntelaar mój, no, mój Bóg. Już nie Cavani, a Huntelaar. Spójrzmy. Ich z Rutuza zalicza asystę. Jaki strzał! Teraz już po nim. Czas nie wyrobi. I Huntelaar druga brameczka. Pięknie. Jasny, ciasny. Co on tu zrobił? Znowu zaskakuje. 4 do 1, takiej przewagi. No nie, no koleś, ty już tego nie nadrobisz. Nie ma szans. No, nie ma już nawet takich cieni szans. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Jeszcze będzie chciał strzelić. Jest szansa. Zablokowany. Nie ma. Calhanoglu, podanie. I Huntelaar, jedziesz po hat-tricka. Lub nie. Dobre przejęcie podania w środku pola. Oczywiście podaje do przeciwnika. To jest głupie. Bellarabi. Dobrze. Aj. Uderzył, ale prosto w rywala. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Dobrze, obrona. Kurde, uciekamy stąd. Lub nie jeszcze. Albiol. Wzór tu za Calhanoglu. Piękne zwycięstwo, no nie wierzę. Dwie brameczki Francuza i dwie brameczki Huntelaara, tak jak chciałem. Mamy zdobywcę tytułu ligi. Dziękuję ci Gareth Bale, małpo zasrana, żeś mi pomógł. Czyli otworzymy teraz paczkę. Nie no, Huntelaar to jest mój ziom. Każdy mecz to jest brameczka, albo dwie nawet. W pełni zasłużone gratulacje. No przykro mi, bramkarz Leno. No Huntelaar, ciesz się. Zatać breakdance'a na łapach. Pięknie no Huntelaar, co on tu porobił? No i Hernandez tylko raz strzelił. Pięknie, naprawdę. Ocena jaka? O, Zurutuza ma 9-6. Dwie brameczki, dwie asysty. Kurde, przecież u mnie już Francuz się tak wyrobił w grze, że strzela bramki, asysty robi. Nie no, ładnie, kurde. Ja jeszcze ma jedną asystę, ten Castro. Też dobrze. Kurde, brawa. Jak nic, tylko brawa. Jakie końce, kurde. Piękne. Nie no, ale nie, najładniejsza brameczka była na samym końcu. To co Huntelaar, on strzelił po prostu, nachybił, trafił. Praktycznie. I Liga 7 Vitoi. O, cześć Cavani. Oraz Enty, cię już widzę. Pięknie, no. Otwieramy paczkę, bez gadania. Oczywiście, nie? No ładnie. Kurde, zdobyliśmy ligę 8. Mamy teraz 7. Będzie ciężko, tak czuję. To nie będzie proste, ale nie. Ten skład sprawił się i sprawia się cały czas dobrze, bo się rozwija. To najważniejsze. Jakbym mógł, to teraz bym wpuścił tego. Sven Bendera, Hernandez sobie odpocznie, chyba że ja coś tam dostanę, to wtedy będzie gicior. Teraz mogę zmienić na ofensywny. I Bora zmiataj, wpuszczamy Calhanoglu. Pięknie. I coś jeszcze do zmiany? Będzie nam tutaj przydatne. A, może tak zrobimy. Bo tutaj Albion zmęczony. 5 spotkań i naprawdę pozytywnie mnie ten obrońca tutaj zainteresował. Teraz Yannick Bolasie i Holebas. Taki myk. I to tak będzie działało. No i dobra. Teraz może przejdźmy już do otworzenia tej paczki. Pięknie, 500 żeśmy dostali, jeżeli chodzi o expy, 300 punktów, no i 4000 końców. Otwieramy paczkę. Z chęcią bym otworzył tą za 25 kafli, ale no, musiałbym końcy kupować, a ja nie kupuję. Dobra, chwila prawdy. Co dostaniemy w tej paczce? It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg!
You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only D-Go double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only D-Go double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only D-Go double G. Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! I Liga Managera Ligę! Kurde, daję ci! Jaka paczka! Jaka paczka! Jaka paczka! Jaka paczka! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben! Dobra, już, już, starczy! Boże, Arjen Robben! Jeszcze Luis Gustavo! I Inks! Jaka, jakie tempo! OMG! OMG! Ile to jest warte? 600 kafli! OMG! 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 Jeszcze raz OMG! Nie wierzę! Arjen Robben! Arjen Robben! Arjen Robben w paczce! W mojej paczce Arjen Robben! Kurde, nie! Nie, 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 nie! Ja w to nie wierzę! Ja w to po prostu nie wierzę, w co ja zobaczyłem! Arjen Robben! Kurwa! Arjen Robben! I jeszcze Luis Gustavo, jakby tego mało było! Jasna, ciasna. Arjen Robben. 1400 końców. Arjen Robben. O chuj cię strzeli. Arjen Robben. No nie wiem, czy ja go teraz sprzedawać. Ale przecież ja już mam na Zlatana. Ja już mam na Zlatana normalnie. Kurwa. Arjen Robben. Ja w to nie wierzę. Arjen Robben. Arjen Robben. Ja pierdolę. Arjen Robben. Już, już koniec podjaru, chociaż ja i tak będę miał banana na mordzie przez cały dzień. Arjen Robben. Kurwa. Ja cię pierdolę, Arjen Robben. Po prostu chce mi się śmiać. Arjen Robben. Jeszcze raz Arjen Robben. Ile ty jesteś suczo warta? O Boże. Ciężko go sprzedać, widzę. Arjen Robben. Kurde, przecież mnie się już końce zwróciły. Jak ja tym nie będę grał, to mi się to zwróci. Ja pierdzielę. No, aż bym chciał pograć tym Robbenem. Bo ja po prostu w to nie wierzę. Arjen Robben. Na moje własne oczy widzę. Mam własnego Arjena Robbena. Wy to rozumiecie? Jakie szczęście. O luju. O luju. Zaciska mnie teraz gardło. Na samą myśl, że mam takiego, że mam taką postać jak Arjen Robben. Szkoda, że dwie słabszej nogi. Ale nie, nie, nie. To i tak nie ma znaczenia. To co my tu dostaliśmy, przecież to się może zwrócić. Przecież mamy ile? Ile mamy w ogóle końców w kieszeni? Tak, na dobrą sprawę. No 30 tysięcy na 100%, ale... Ja pierdzielę, 600 kafli, jeżeli to się nam zwróci. Aha, możemy mieć równie dobrze nawet 30 tysięcy. Ale i tak spróbuję to opylić. Na razie nie wiem, czy dać go na transferową. Ale nie, paczka... Paczka ever! Po prostu paczka ever! Liga belgijska, ciekawe, czy to się w ogóle opyli. No, paczka ever, jeszcze raz to mówię, paczka ever. Jezu, Arjen Robben. W takiej paczce mi się trafił. Od razu po zwycięstwie, po tak zmasakrowanym przeciwniku dostajemy jeszcze wielkiego Arjena Robbena, który grał w Realu Madryt. I nie dać był Bóg jeszcze w Ajaxie Amsterdam. Ale kurde, Arjen Robben. Szkoda, że nie Zlatan Ibrahimowicz, naprawdę.
A jak go sprzedam, to kupuję Zlatana. Obiecuję wam, że Zlatan będzie w moim składzie i będzie czynił ból i tak dalej. Won stąd, tą kartę quick sellujemy. Jeszcze karta dribbling, sprawdzimy ile ona warta. To ją sprzedamy za parę końców. Jak najbardziej mi to wystawił. Kurde, Arjen Robben, przecież odmienia. On odmieni mi praktycznie każdy los składu. I dobrze, dobrze, że mamy coś bardzo mocnego za Garetha Bale'a, który w następnym spotkaniu na 100% odejdzie. Ty, albo takiego Garetha Bale'a kupić. Tylko on pewnie jest droższy. Dribbling, kurde. Nie wiem, czy to nie squixelować, albo wystawię na transferową. Tempo plus 15, nie no, paczkę żeśmy dostali wyrąbaną, wykokszoną. Tu wiemy, że już 150. Ale nie wierzę, Arjen Robben, jeszcze raz wam to powtarzam, Arjen Robben w paczce. No ja po prostu nie przeżyję tego dnia. Arjen Robben. Nie, ten film musi być zatytułowany Arjen Robbenem, no kurde. Miazga. Dla mnie to już jest miazga, to co ja zobaczyłem. Won. Aż z tego skorzystam. Mamy w ogóle menedżera z Ligi Włoskiej. Co z tym kolesiem zrobić? Przecież on ma też ciekawe tempo, 86. Nie wiem, czy by go nie wystawiać na sprzedaż, a jak nie, to się przyda w składzie. Albo po prostu go sobie wezmę, ale to tempo i tak jest zabójcze. Zdecydowanie. Do klubu na razie. Luis Gustavo. On na stówę pójdzie do mojego składu. Do aktywnego składu. On się musi przydać. Tu się szerzy Bundesliga. To jest pewne. Plus Liga Hiszpańska. Ale nie, to co ja po prostu tutaj widzę, to po prostu łeb mnie już boli. Przecież ja w to nie mogę wierzyć. Ja w to nie mogę po prostu uwierzyć, że ja dostałem Arjena Robbena. Won stąd, śmieciu. Arjen Robben. Arjen Robben. Przepraszam, ja się tym tak ekscytuję, bo to jest... Ja nigdy nie dostałem w paczce karty z overallem 90. To jest dla mnie pierwszy raz dostać Arjena Robbena w paczce. No ja po prostu nie mogę. Arjen Robben. Boże. Żeby go teraz tak nie squixelować przez przypadek. No ja chcę go wystawić. Albo nim trochę pograć też. Arjen Robben, Boże. Że ja mnie łeb już pęka. Nie, to jest niemożliwe. To co ja zobaczyłem, to jest kuźwa niemożliwe. Przecież to mi się zwraca. Tylko teraz spróbować go sprzedać w ciągu tego sezonu, to będzie masakra. No szkoda, że nie inform, a był inform Arjena Robbena. Nalewał z tym Arjen Robben. Przecież to jest i tak 600 tysięcy końców w kieszeni z powrotem. Kurde. Na razie gdzieś na transferową, bo ja nie wiem co z tobą zrobię. Ja pierdzielę, Arjen Robben. I ile on już... On ma 31 lat. Boże, to jest 31 lat doświadczenia. Dobra, starczy tego podjaru, bo ja oszaleję dosłownie. Dziękuję bardzo. Najlepszy odcinek ever. Wyślę go jak najszybciej. Jak nie dzisiaj. Kurde, nie. Arjen Robben, kurde. Na razie, ja się już muszę z wami pożegnać, bo to jest, kurde, szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, to co ja po prostu widzę, to jest szczyt. Chodź tu Gareth Bale jeszcze na chwilę. Boże, nie, Gareth Bale w moim składzie. To jest niewiarygodnie przyjemne uczucie dostać takiego piłkarza. Trzymajcie się, na razie, yo!